Zawodnik jubiler należy do grupy zawodów, które umiejscawiają się na granicy dwóch światów. Z jednej strony techniki, a z drugiej artyzmu i kreatywności. Zawodnik jubiler to zawód cieszący się prestiżem społecznym, a przedmioty, które wykonuje, szczególnie biżuteria, potrafi osiągać niebotyczne ceny, nie tylko ze względu na wartość surowca, ale także na sposób ich wykonania. W procesie wykonywania biżuterii, przedmiotów codziennego użytku i dewocjonaliów, zawodnik jubiler bardzo często korzysta z najdroższych kruszców, takich jak srebro, złoto czy platyna. Jego praca składa się z wykonywania podstawowych czynności, takich jak sporządzanie stopu metali, określanie wartości prób danego stopu, nadawanie właściwego kształtu wyrobom za pomocą obróbki ręcznej bądź mechanicznej, aż wreszcie wykańczanie gotowego wyrobu poprzez szlifowanie, polerowanie, matowanie czy grawerowanie. Kandydat do zawodu złotnik jubiler musi wykazać się odpowiednimi predyspozycjami. Do najważniejszych z nich należą cierpliwość, uzdolnienia artystyczne, wyobraźnia przestrzenna, a także kreatywność, sumienność, dokładność, opanowanie i uzdolnienia manualne i techniczne. Praca ta ma charakter indywidualny i niezrutynizowany. Odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych, choć niekiedy wymaga przemieszczenia się na duże odległości, celem np. zakupienia surowców bądź kamieni jubileckich. Zawód ten atrakcyjny jest dla osób ceniących sobie niezależność i samodzielność. Kwalifikacje można zdobyć w 3-letniej szkole zawodowej, w klasie o specjalności złotnik jubiler bądź w klasie wielozawodowej. W tym jednak wypadku należy zgłosić się do cechu rzemiosł różnych z prośbą o wyznaczenie mistrza, u którego można odbyć praktykę. Kwalifikacje można zdobyć również w zakładach rzemieślniczych pod okiem mistrza rzemieślnictwa. Jest to dostępne zarówno dla uczniów młodocianych, jak i dorosłych. Wówczas nauka trwa odpowiednio 36 miesięcy dla uczniów młodocianych i 24 miesiące dla uczniów dorosłych. Uprawnienia zawodowe można zdobyć również podczas 3-miesięcznych kursów przygotowawczych. Wykwalifikowany złotnik jubiler może znaleźć pracę w zakładach rzemieślniczych, złotniczych, jubilerskich oraz otworzyć własną działalność gospodarczą. Na początku, jak pojechałam do Gdańska, bo tam uczyłam się zawodu, najfajniejszą rzeczą, jaka mnie spotkała, była tylko i wyłącznie to, że mój mistrz, który mnie szkolił, był zapalonym wędkarzem, więc przez pierwszy tydzień czasu nie robiłam nic innego, tylko wycinałam błyski do ryb, do wędek. Fakt, że rzeczywiście nauczyło mnie to operowania piłką włosową, nie było żadnych problemów. W tej chwili też nie mam, wycinam każde formy, jakie tylko chcę, więc wydawać by się mogło, że taka bzdura jak wycinanie błystek dla wędkarza nie ma nic wspólnego ze złotnictwem, a się okazało, że jednak miało. Tym bardziej, że wycinałam te błystki z mosiądzu, który był twardszy niż srebro, na którym później się uczyłam zawodu. I bardzo, bardzo mnie to wiele nauczyło. Mój typowy dzień pracy zaczyna się o godzinie 6, kiedy schodzę do pracowni i przygotowuję wszystkie materiały, które są mi niezbędne do zrobienia napraw, wyrobów, nowych rzeczy w ciągu całego dnia, kiedy jadę do sklepu, ponieważ mamy swój salon, sklep, gdzie przyjmujemy klientów, robimy dla nich usługi. Więc jeżeli komuś trzeba dorobić na przykład drucik do czegoś, więc ja muszę ten drucik przygotować sobie rano. Robię to do godziny 9:00. Potem rzecz jasna idę, robię toaletę, żebym i konserwację zabytków, żebym dobrze wyglądała w kontakcie z ludźmi. Obsługuję klientów, robię naprawy, lutuję łańcuszki, powiększam obrączki, przyjmuję nowe zlecenia. I po godzinie 18:00 przyjeżdżam, zamykam sklep, przyjeżdżam i robię to, co mam przygotowane do zrobienia przez cały dzień. Przede wszystkim to jest zawód, że ma pan swoje jakieś wyobrażenia w głowie, w mózgu i chce pan coś odtworzyć i coś pięknego zrobić. Patrzy pan, podpatruje pan naturę i robi pan piękną rzecz, która daje panu po pierwsze odprężenie, po drugie satysfakcję, po trzecie wie pan, że zostaje po panu coś namacalnego, bo jeżeli zrobi pan coś naprawdę pięknego, to wiadomo, że nikt tego inny nie będzie chciał stopić, bo będzie to miało wielką wartość jako sam wyrób artystyczny. I to mi daje największą satysfakcję, że świadoma jestem faktu, że za 100 lat po mnie zostaną wyroby, które robiłam, które wkładałam serce, duszę i swoją fachowość i będzie na nich wybity mój znaczek JPJ i będzie wiadomo, że został zrobiony w mojej pracowni i historycy będą sprawdzali na przykład
tak jak my w tej chwili sprawdzamy, że wyrób był zrobiony w Lublinie tylko i wyłącznie po znaku wytwórcy, który jest wywijany na każdym wyrobie. I to jest największa satysfakcja, bo mnie już nie będzie, nikogo już na złoże nie będzie, a wyroby moje zostaną i będą sobie cieszyły oko ludzkie jeszcze dalej.